Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się szybkim przeglądem menu telefonu Meizu M2 w wersji mini. A więc nie przedłużając, zapraszam Was na krótki tour po oprogramowaniu fabrycznie dostępnym w polskiej wersji dystrybucyjnej. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy tour po oprogramowaniu. A więc zacznijmy od tego, jaka to jest wersja oprogramowania. Wersja Flame OS, bo jest to nakładka na system Android, na czystego Androida, 4.5.3.o. Jest to wersja standardowa, dostępna w polskiej dystrybucji, a ten telefon jest z polskiej dystrybucji. Bazuje na dosyć nowym Androidzie 5.1. 2-3 miesiące temu, kiedy ten telefon był dostępny już w polskiej dystrybucji, nie było nowszej wersji Androida, w tej chwili już jest, ale aktualizacji na Meizu M2 wersji mini jeszcze nie ma. Natomiast możemy cieszyć się dosyć nowym Androidem, myślę, że w zupełności wystarczającym dla większości użytkowników. Jak widać, polska lokalizacja jest całkiem dobra, chociaż w niektórych miejscach znajdziemy pewne kwiatki, jeżeli chodzi o tłumaczenia, no ale coś za coś. Ok, czyli wersja 4.5.3.o. Wersję, żeby była ciekawostka taka, tutaj może Wam powiem, że nie ma dostępnej wersji o nowszej niż ta. W ogóle tej wersji oprogramowania praktycznie w ogólnodostępnych firmware'ach nie ma. Jest to wersja tylko dostępna w polskiej dystrybucji i jeżeli chodzi o międzynarodowe ROMy z polskim językiem nawet, to one zawsze mają inne zakończenie. Czy to wersja jest A dla chińskich wersji, czy to wersja I dla międzynarodowych, international, dla globalnych. W każdym razie wersja O jest taką specyficzną wersją, którą ciężko na internecie znaleźć. Dobrze, zajrzyjmy może do wnętrza oprogramowania, czym ten Flame OS się charakteryzuje. A więc jest to taka nakładka na czystego Androida. Głównie różni się tym, że nie mamy czegoś takiego jak tradycyjne menu. Wszystkie aplikacje są instalowane na pulpitach. Dla jednych będzie to zaleta, bo nie będą musieli robić sobie, nie będą mieli zdublowanych skrótów do aplikacji na pulpicie. Dla innych może być to wada, bo przyzwyczaili się do tradycyjnego menu. Taka jest to forma, musimy się z tym pogodzić. Inna ciekawostka to jest właśnie to, że mamy aplikację, czy mamy tylko jeden klawisz fizyczny. Jeżeli go delikatnie dotkniemy, wracamy o poziom do góry. Jeżeli natomiast jesteśmy głębiej i naciśniemy dłużej, to wracamy do głównego menu. Dłuższe przytrzymanie blokuje ekran. Ciekawe, proste, pomysłowe. Wykorzystano stylistykę Apple'a, ale funkcjonalność jest, myślę, że zdecydowanie ciekawsza, jeżeli chodzi o szczególnie implementację w systemie Android. Co otrzymujemy w takiej wersji standardowej? Jest coś takiego jak App Center. Tutaj obecnie dostępna jest treść jedynie w języku chińskim. No dobrze, kontynuujemy. Ten chiński sklep z aplikacjami raczej nas nie będzie interesował. Osobiste. Też w chińskim. Tutaj jest chyba możliwość personalizacji motywów. Te motywy w nowszych wersjach zginęły, to znaczy wycofano je. Notatnik. Tutaj oczywiście mamy standardowy notatnik, możemy dodać notatkę. Klawiatura to jest klawiatura, zaraz nawet nazwę ją i sobie przypomnę. W każdym razie ona jest dostępna w wielu chińskich modelach. Nie jest złą klawiaturą, ma swipe'a, natomiast ja proponowałbym, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, zainstalować sobie na przykład klawiaturę standardową Google'a, ponieważ według mnie jest bardziej praktyczna. Chociaż co kto lubi, to jest oczywiście indywidualna kwestia. Tutaj mamy jakąś aplikację malarz do malowania. Takie miłe dodatki. Naciskamy delikatnie, wracamy do głównego menu zabezpieczenia. To jest centrum zabezpieczeń z bardzo ciekawą aplikacją, ponieważ mamy zainstalowane już oprogramowanie, które dba o to, żeby
żeby telefon był czysty, żeby śmieci z niego usuwać. Nie musimy instalować żadnych Clean Masterów i innych tym podobnych aplikacji do czyszczenia. Tutaj dajemy, po prostu klikamy czyszczenie śmieci i telefon ma wbudowaną taką aplikację, sam to robi za nas. Więc jest to, myślę, że bardzo ciekawa opcja. I już jest gotowe. Możemy tutaj również duże pliki skasować. Tutaj mam update'y, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Bo jak widać, jest tu wersja A. To jest wersja chińska. Od razu możemy tą wersję chińską skasować. Bo wersja chińska do tego telefonu nie będzie pasować. Natomiast mamy tutaj również wersję International. I ta wersja, tą wersję możemy spróbować zainstalować. Jak to zrobić, postaram się Wam pokazać również w jednym z kolejnych filmów. Natomiast w tym momencie skupmy się na samym menu. Co mamy jeszcze w centrum, w narzędziach? Mamy coś takiego jak narzędzia systemowe, jest tutaj rejestrator. To jest chyba do nagrywania rozmów. To jest dyktafon w tej chwili, ale można też nagrywać rozmowy standardowo w Meizu M2. Jest tu menadżer pobierania. Ja nic nie pobierałem. Jak również menadżer uaktualnień. I tu możemy system uaktualniać. Natomiast nie ma nowszej wersji systemu niż ta 453O. Być może zainstalowanie wersji 4.5.4 wersji International dałoby mi możliwość łatwiejszej aktualizacji. Wyszukiwanie głosowe i ustawienia tutaj Google'a. Ciekawostka, że nie mamy sklepu Google'a zainstalowanego, trzeba go sobie doinstalować samemu. Z takich aplikacji standardowych mamy kalendarz. Klient e-mail. Nieskonfigurowany oczywiście u mnie. Zegar z budzikiem. Kalkulator. Muzykę, odtwarzacz muzyki. Odtwarzacz wideo. Może akurat puścimy tutaj jakieś wideo nagrywane przeze mnie. Jak widać, płynnie odtwarza wideo. Galeria, tu mamy też jakiś przegląd i wideo plików, i plików zdjęciowych. Jak widać, możemy sobie powiększać. Jakość tych zdjęć nie jest zła. Ja też osobny, chociaż nie zawsze one wychodzą tak udane, jak mogłoby się tego oczekiwać. Ja zrobię osobny filmik, już mam przygotowane nawet materiały o zdjęciach, o porównanie tych jakości tych zdjęć z innymi konkurencyjnymi telefonami. To na to możecie liczyć w najbliższym czasie. Gdzieś, jeżeli zrobię ten film, to tutaj gdzieś u góry będzie do niego link na pewno. Aparat. Aparat to jest w ogóle osobna historia. On jest dosyć dziwny. To znaczy, zdjęcia może robić, o ile dobrze nie pamiętam, tylko w formacie 4:3, a wideo 16:9. Tutaj to widzimy. Jeżeli ktoś by mi mógł wytłumaczyć, dlaczego zdjęcia mogą być tylko w tym formacie. Średni też jest 4:3 i mały też 4:3. No, nie jest to może wielki problem, ale w tej aplikacji akurat te zdjęcia wyjdą 4:3. HDR możemy włączyć standardowo. To jest akurat fajna funkcja i dosyć dobrze się tutaj spisuje. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar wideo, to tutaj mamy Full HD oczywiście, ale jest to tylko, mamy 1080p, mamy też
720p i najniższą rozdzielczość, jaką mamy, to 480. To chyba tylko do Facebooka, chociaż już nawet nie teraz się nadaje. 480, 720 i 1080. Tutaj 16:9 jest. W przypadku obrazów niestety tylko 4:3. Dla niektórych może być to ważne, aczkolwiek myślę, że po zainstalowaniu innej aplikacji ze sklepu Google będzie taka możliwość, żeby korzystać również ze zdjęć w formacie 16:9. Dobrze, co tu jeszcze mamy w menu? Mamy sklep Play i tutaj właśnie trzeba skonfigurować ten sklep i dopiero wtedy możemy pobierać inne aplikacje, chociaż mapy Google'a, jak widać, są. Mamy tutaj również menadżer plików. To jest akurat bardzo ciekawy dodatek, ponieważ w wielu telefonach, nawet Sony, do tej pory nie było standardowo, czy nawet w Motorola nie ma standardowo menadżera plików. A naprawdę pierwsze, co jest nam tak naprawdę potrzebne przy konfigurowaniu telefonu, to często jest menadżer plików. Dlaczego producenci nie instalują menadżerów standardowo? Trzeba instalować sklep Google, trzeba ściągać jakieś menadżery, a takie najprostsze właśnie jak ten, czy taki menadżer, jaki ma Samsung, jest naprawdę przydatnym narzędziem. Myślę, że to powinien być standard u wszystkich producentów. Niestety tak nie jest. Mamy tutaj również główne menu i w tym głównym menu mamy różne... To jest akurat panel Flame OS-a. U góry mamy baterię, poziom naładowania, możemy go włączyć, sieć 4G LTE i godzinka. Czy 4G LTE może jedna karta pracować? Natomiast tam jest jeden minus, ponieważ chyba w najnowszym standardzie 800 MHz Flame OS chyba, przepraszam, Meizu chyba nie wspiera ten, przynajmniej na ten moment nie wspiera tego pasma LTE. Natomiast LTE jest jeszcze na różnych innych pasmach, więc myślę, że to nie będzie jakiś krytyczny problem. Co tu mamy jeszcze dodatkowo? Mamy ikonkę Flame OS-u. Jest to menu Flame OS. Warto tutaj założyć konto, ponieważ w takiej sytuacji będziemy mogli łatwo i bezpiecznie zrutować telefon. Dla niektórych to bardzo duża zaleta. Nie trzeba nic dodatkowo robić. Wchodzimy, rutujemy, klikając w zasadzie tylko wyklikamy sobie tego roota bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Wystarczy założyć konto. Tutaj mamy możliwość właśnie przełączania priorytetów. Mamy tylko 2G, priorytet 3G, priorytet 4G. Oczywiście dwie karty są możliwe. Ja mam w tej chwili tylko jedną włożoną. Pamiętajcie, jedna 4G, druga niestety tylko 2G. Wi-Fi, Bluetooth, dźwięki. I tutaj możemy również włączyć taki tryb, kiedy tylko teraz nie wiem, czy mi się uda. Ignoruj wszystkie połączenia przychodzące oraz wyłącz dźwięki, wibracje i powiadomienia. To jest taki tryb, w którym możemy chyba tylko ustawić priorytetowych odbiorców. Dzwonek telefonu, tutaj możemy ustawić sobie oczywiście dzwonki. Podświetlanie ekranu, temperatura kolorów. Możemy to sobie również zmienić. Ciepła, zimna, neutralna. Co kto lubi. Rozmiar czcionki też się da zmienić. Tutaj jest tryb baterii. Tryb oszczędzania energii, tryb zrównoważonej wydajności. Ja robiłem testy, o ile dobrze pamiętam, Wam pokazywałem w testach, też powinienem tutaj podlinkować. Testy wydajności. Wyszło na to, że tryb zrównoważony jest najbardziej optymalny, bo tryb oszczędności jest jednak już słabszy, jeżeli chodzi o wydajność, a tryb wydajności daje niewielki przerost wydajności, ale zużycie energii jednak rośnie. Ten tryb jest optymalny według mnie. Lokalizacja. Tutaj jest zabezpieczenia. Możemy tutaj z nieznanych źródeł oczywiście aplikacje instalować, jeżeli kogoś to interesuje. I jest ta klawiatura systemowa, ona się nazywa TouchPal. Ja myślę, że zła nie jest, aczkolwiek osobiście
Proponowałbym zainstalować aplikację Google. Taką tutaj miałem i ona się sprawdza świetnie, można ją sobie ściągnąć, też zmieniać jej motywy. Mamy tutaj wszystkie uruchomione aplikacje. Nie wiem, czy będzie widać, ile mamy tutaj wolnej zajętej pamięci. Tutaj tego nie widać, ale tu może u góry będziemy widzieli. Informacja przy okazji, ile launcher zabiera, 35 MB. No tutaj może nie będzie tego widać. Wolna pamięć ponad chyba 9 giga, zajęta tylko 2 giga, więc całkiem sporo pozostało do dyspozycji. Nie będziemy raczej mieli problemów. Smart Touch, można sobie włączyć budzenie gestem. Tych opcji konfiguracyjnych jest sporo. I tak jak powiedziałem, FlameOS 4.5.3. Jeszcze dwie kwestie istotne, bo tutaj możemy sobie oczywiście ikonki zmieniać, jak chcemy. Mamy tak, połączenia. Może te trzy istotne kwestie również poruszę. Przechodząc do podstawowych funkcjonalności, jest tu dialer. Mamy oczywiście kontakty również, wyszukiwanie. Tutaj mamy klawiaturę oraz powinniśmy mieć tutaj rejestr połączeń. Ja w tej chwili nie mam połączeń, więc tego nie widać. Tu jest przeglądarka. Jest bardzo fajna, standardowa przeglądarka. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie Chroma doinstalować. Co jeszcze mamy? Mamy również SMS-y. Pisanie SMS-ów wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy to będzie widoczne. To możemy sobie pisać, możemy włączyć również swipe'a, przesuwanie po ekranie. Tak jak powiedziałem, ta klawiatura mi nie do końca leży, ale to jest moje prywatne odczucie. Ja się przyzwyczaiłem do klawiatury z Samsunga i z klawiatury czystej Google'a, więc je polecam. Można zainstalować sobie tutaj klawiaturę Google'a bez problemu, również ze swipe'em. Można miziać po ekranie czy mazać po ekranie. SMS-y się czyta mniej więcej w ten sposób. Mamy oczywiście wątki standard. Różne opcje podręczne menu, więc tutaj wszystko działa jak powinno. No w zasadzie to jest tyle. System jest, tak jak powiedziałem, dosyć prosty, ale myślę, że dla wielu użytkowników to istotna zaleta. Jeszcze jedna ciekawostka. Co jeżeli będziemy chcieli się skorzystać z menadżera zadań? Wysuwamy tutaj z dołu. O, teraz mi się akurat przesunęła ikonka. Nie jest łatwo nagrać. Wysyłamy z dołu menu podręczne. To jest menadżer zadań. Jak widać, otworzyliśmy tego od groma, a telefon w ogóle nie zamula. Możemy też sobie na przykład przypiąć, przytrzymując dłużej, blokujemy sobie ikonkę, żeby ta aplikacja cały czas działała. W tle telefon też. I na przykład przeglądarkę. I mamy teraz zablokowane. Jak chcemy zamknąć, to w ten sposób zamykamy te aplikacje w góry, w dół i trochę tego naotwierałem, jak widać, i możemy sobie oczywiście w każdej chwili wysunąć takie menu i przełączyć się na aplikację. Więc myślę, że to fajnie działa. Taki nietypowy, w tym wypadku nietypowy task manager, ale myślę, że całkiem sprawnie działający. Wysuwamy go delikatnie z dołu. Jest trudno w tej chwili, będąc za kamerą, trafić, natomiast na co dzień nie ma takiego problemu, żeby tam naprawdę trafić i sobie to menu wysunąć. Dłużej przytrzymujemy, odblokowujemy blokadę aplikacji, możemy ją zamknąć, tak jak tutaj w tej chwili brak zadań. Tak oto wygląda system. O, tu możemy jeszcze wejść do ustawień, przytrzymując dłużej, wyrównywanie albo widgety. Też możemy parę widgetów sobie poustawiać z muzyką. Tapety może Wam jeszcze pokażę na sam koniec, jak się zmienia. Tapety z galerii, a nie z galerii.
tapety aktywne to może też nie. Tapety systemowe. Tutaj mamy kilka ciekawych motywów. Jak widać, jest parę, dla każdego jakaś fajna się znajdzie tapeta. Oczywiście możemy stosować również swoje tapety. Możemy tą ustawić, ustaw jako ekranu głównego. Ustawiliśmy. Mamy w tej chwili trochę bardziej kolorystyczną tapetę. Z mojej strony to będzie tyle. Oczywiście wszelkie pytania proszę kierujcie pod, czy zadawajcie w komentarzach. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału, aby nie zaginął Wam żaden nowy ciekawy film. I oczywiście również proszę o łapki w górę. Będzie mnie to zachęcać do dalszej wytężonej pracy nad kolejnymi filmami. A w razie pytań, tak jak powiedziałem, pytajcie w komentarzach. Postaram się możliwie najszybciej odpowiedzieć. Hej, hej!